Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z tagiem. Pytałam Was na Facebooku, jaki tag w moim wykonaniu chciałybyście zobaczyć i zdecydowana większość z Was napisała, że to będzie tag TMI, czyli Too Much Information, czyli 50 pytań o mnie, o mojej osobie, więc jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, to myślę, że tutaj będzie na to szansa. W ogóle jest to bardzo spontaniczny film, bo jestem dzisiaj w Warszawie i miałam być w tym momencie na działce, ale pogoda tak się zmieniła, cały dzień leje, że stwierdziliśmy, że pojedziemy jutro. Mam nadzieję, że jutro będzie dużo lepsza pogoda, więc dzisiaj wykorzystuję ten czas produktywnie i dla Was nagrywam. Tak więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pierwsze pytanie, co masz na sobie? No na sobie mam taką zwykłą bluzkę z lisem i jest to firma Medicine, to jest dawny reporter. Taka tam zwykła bluzka, większość rzeczy, które ze sobą wzięłam, to są rzeczy właśnie z myślą o działce, więc nic specjalnego. No i treginsy już nie będę Wam pokazywać. Natomiast od razu chcę powiedzieć o szmince, bo być może się pojawią pytania. To jest moja ulubiona szminka Golden Rose, numerek 04, to Velvet Matte. Drugie pytanie, czy kiedykolwiek byłaś zakochana? Jak najbardziej byłam, minimum 3 razy. I jestem w tym momencie zakochana, bo jestem z moim facetem już ponad 3 lata, ale jak najbardziej mogę powiedzieć, że nadal jestem zakochana. Trzecie pytanie, czy kiedykolwiek miałaś straszne zerwanie? No miałam, takie straszne to pamiętam głównie jedno. Tak, no ale to nie będę chyba się rozwodzić. No generalnie miałam chyba większość z nas, szczególnie w młodości, coś takiego przeżywało, wiecie, te pierwsze miłości. Czwarte pytanie, ile masz wzrostu? 164 cm, czyli tak, nic specjalnego. Ile ważysz? Boże, jakie pytania. W ogóle ja tylko raz obejrzałam taki film w czyimś wykonaniu, już w ogóle nie pamiętam tych pytań, więc to jest spontan. Ile ważę? 47 kg, to jest moja stała waga. Od razu mówię, że się nie odchudzam. Oczywiście uprawiam jakby aktywność fizyczną, jeżdżę na rowerze, jeżdżę konno, chodzę raz w tygodniu na siłownię, ale jakby moja waga nie jest chyba taką zasługą, po prostu, nie wiem, dobre geny, może coś takiego. Kolejne pytanie, jakieś tatuaże? Nie mam tatuaży i nie planuję. Podobają mi się u innych fajne tatuaże, ale nie, sama raczej nigdy się nie zdecyduję. Jakiś piercing? Mam tylko dziurki w uszach i też piercing u innych fajnie wygląda, ale ja po prostu sama siebie nie widzę w takim klimacie, więc nie. Ulubiona para filmowa lub telewizyjna? Powiem szczerze, że tak, nie oglądam seriali prawie w ogóle. Jakoś tak, nie wiem, w ogóle mało oglądam telewizji. Z takich par, które mi przychodzą do głowy, to bardzo mi się podoba Angelina i Brad Pitt. Na przykład właśnie w Mrs. Smith, bo tam oni się poznali na tym planie. Lubię bardzo ten film, więc no tak trochę naciąganie, ale mogę powiedzieć, że Brangelina, jak to ich nazywają. Kolejne pytanie, ulubiony program lub serial? 13 posterunek, o, to mogę powiedzieć. I to naprawdę nie ma nic w związku z tym, że mój tata gra w tym serialu, znaczy grał w tym serialu, bo nie grał w każdym odcinku. Tylko po prostu naprawdę uwielbiam te gagi, znam ten serial, wiecie, od kuchni i naprawdę mam do niego wielki sentyment i jakiś czas temu obejrzeliśmy z moim facetem wszystkie odcinki po kolei, wszystkie są na YouTubie w razie czego, więc jeżeli macie ochotę sobie wrócić, to są jak najbardziej w telewizji również. Wczoraj zresztą z moim tatą żeśmy oglądali właśnie kolejny odcinek 13 posterunku. Świetny serial, naprawdę cały czas śmieszy moim zdaniem. Kolejne pytanie, ulubione zespoły. Powiem Wam, że z tych zespołów, które aktualnie grają, tych nowych zespołów, to jakoś nic mi specjalnie nie przychodzi do głowy, jakby nie jestem wielką fanką. Z polskich zespołów lubię zespół NA, ale też mówię, nie jestem jakby ogromną fanką. Natomiast są dwa zespoły, które od razu mi przychodzą na myśl, dwa mega stare zespoły, ale po prostu zawsze zajebiste, czyli zespół Black Sabbath oraz zespół Queen. Zespół Queen, no to jak wiecie, że Freddy już dawno go nie ma z nami, a chyba wszystko bym oddała, żeby móc kiedykolwiek jeszcze go zobaczyć na żywo, bo to jest
taki mój idol, po prostu legenda niesamowita. No a Black Sabbath z tych grających obecnie zespołów, bo oni są aktualnie w trasie koncertowej, jest naprawdę moim numerem jeden. I powiem wam, że oni w czerwcu będą w Łodzi grać koncert. Chciałam kupić bilet na nich. Zajrzałam na stronę, gdzie były sprzedawane bilety dosłownie, nie wiem, 5 dni po odpaleniu sprzedaży i wszystkie bilety były wykupione. I do tej pory jakby żadne bilety nowe się nie pojawiły, a osoby, które odsprzedają te bilety, no odsprzedają je w bardzo wysokich cenach, w tym momencie za mniej niż 400-500 zł, to w ogóle nie jestem w stanie jakiegokolwiek biletu kupić na ten koncert. A to jest koncert, no nie ma zespołu, którego bardziej bym chciała w tym momencie na żywo zobaczyć, który gra. Więc nie wiem, po prostu chyba pójdę pod stadion po prostu w dniu koncertu i nie wiem, będę po prostu kogoś łapać, żeby mi bilet odsprzedał. Nie wiem, może ktoś mi odsprzedał w jakiejś normalnej cenie, bo 500 zł to po prostu mi nie stać w tym momencie. No ale to taka jak zwykle dygresja mnie złapała. Jeżeli wybieracie się na ten koncert, koniecznie dajcie znać, ja naprawdę marzę po prostu, żeby ich zobaczyć na żywo. Ozzy to jest też jeden z moich idoli, uwielbiam go po prostu, uwielbiam. Kolejne pytanie, numer 11. Coś, czego ci brakuje? Wiecznie mi brakuje kasy, bo wydaję jej po prostu pewnie za dużo niż powinnam, albo twierdzę, że wszystko mi jest potrzebne i wszystko bym chciała kupić, więc no, generalnie tak naprawdę nic mi nie brakuje, ale wiele rzeczy jest takich, które chciałabym kupić, które kosztują trochę więcej, a czasami po prostu nie mogę sobie pozwolić. Szczególnie, że ostatnio wydałam kupę kasy na sprzęt do nagrywania, którym właśnie kręcę, więc no, nie jest tak pięknie, ale jakoś sobie radzę. Pytanie numer 12, ulubiona piosenka. Tutaj też, kurczę, ciężko powiedzieć, bo jest wiele, wiele piosenek, które naprawdę uwielbiam. Ale jedną z moich ulubionych tak naprawdę jest piosenka bardzo taka mało znana, bardzo klimatyczna. I pierwszy raz ją usłyszałam właśnie w filmie Mr. and Mrs. Smith. Jej tytuł to jest Mongo Bongo. I nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa jej wykonawca, to nie jest tak ważne. Podlinkuję wam koniecznie tę piosenkę na dole. Ta piosenka mi się po prostu bardzo, bardzo dobrze kojarzy. Jest to piosenka taka takim no, niesamowitym dla mnie klimacie, takim nieco bardziej latino, ale spokojna piosenka, naprawdę świetna, uwielbiam i polecam przesłuchać. 13 pytanie, ile masz lat? 25. 14 znak zodiaku. Ostatni dzień Skorpiona i jestem, mam bardzo dużo cech właśnie Skorpiona. Chociaż ja generalnie nie jestem jakoś, wiecie, fanatyczką znaków zodiaku, ale jednak widzę niektóre zależności pomiędzy tym. Mam bardzo dużo właśnie cech Skorpiona, ale też dużo cech Strzelca, który jest kolejnym znakiem właśnie w kolejności po Skorpionie, więc jestem typowym Skorpionem, ale z dodatkiem cech Strzelca, to mogę powiedzieć. 15 pytanie, czego szukasz u partnera? Ja już kiedyś w ogóle odpowiadałam chyba na takie pytanie w innym tagu, zdaje się. Ja u partnera mojego już wszystko znalazłam, czego chciałam, dzięki Bogu, bo powiem wam, że trafić na normalnego faceta w dzisiejszych czasach jest naprawdę ciężko. Myślę, że się dziewczyny ze mną zgodzą. Natomiast na szczęście u mojego faceta znalazłam wszystko. Nie wiem, mogłam tu wymienić naprawdę bardzo wiele cech. Nie wiem, żeby był czuły, troskliwy, odpowiedzialny, żeby miał poczucie humoru, to jest dla mnie ekstremalnie ważne, żebyśmy mieli wspólne pasje, wspólne tematy, żeby był wierny, ale jednocześnie nie był zazdrosny. Jezus, jak ja nienawidzę zazdrosnych facetów, po prostu mam alergię na zazdrość, powiem wam, ja nie jestem zazdrosna i właśnie też tego oczekuję od faceta właśnie zaufania. No, więc na razie to tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Kolejne, ulubiony cytat. Nie mam. Nie, nic mi nie przychodzi do głowy. A nie, wiecie co, mam tutaj na ścianie taki bardzo fajny cytat. To mogę powiedzieć, że jest jeden z moich ulubionych. Give a girl the right shoes and she can conquer the world. Czyli daj dziewczynie odpowiednie buty, a będzie mogła podbić świat. Zaraz wam pokażę na mojej ścianie, jak to wygląda, to jest naklejka.
O, tak wygląda właśnie ten napis, który mam tutaj. Moja mama mi znalazła na Allegro właśnie tą naklejkę, bardzo mi się podoba. Z tym, że jest pomylony podpis pod tą naklejką, bo jest to cytat Marilyn Monroe, a nie Audrey Hepburn. No ale mniejsza z tym, w każdym razie fajny cytat. Pytanie numer 17. Ulubiony aktor? Mój tata. Wiecie co, mój tata naprawdę jest dobrym aktorem i staram się to mówić naprawdę obiektywnie, bo widziałam bardzo wiele rzeczy w jego wykonaniu, jak możecie się domyśleć. I gra w tym momencie sonatę kreutzerowską w Teatrze Rampa w Warszawie, więc jeżeli jesteście z Warszawy lub będziecie może przy okazji, to bardzo was serdecznie zapraszam właśnie na ten spektakl, bo to jest naprawdę kunszt aktorski. Natomiast z aktorów, których nie znam, no to uwielbiam Brada Pitta i uwielbiam Christopha Waltza. I wczoraj właśnie wieczorem oglądaliśmy Bękarty Wojny, w których obaj ci aktorzy występują. Naprawdę genialny film. W ogóle uwielbiam filmy Tarantino. Ulubiony kolor. Ciężko powiedzieć, ulubiony kolor. Uwielbiam kolory turkusowe, miętowe. Turkus i mięta. Tak, to myślę, że to są takie kolory, które bardzo przyciągają moją uwagę, więc to... Ale nie jest tak, że mam jakiś jeden naj, bo generalnie uwielbiam te wszystkie kolory tęczy, tak jak mój nick może wskazywać. Pytanie numer 19. Głośna muzyka czy cicha? No, zdecydowanie głośna. Szczególnie w samochodzie lubię naprawdę słuchać głośno fajnej muzy, bo to po prostu... No, fajniej się prowadzi samochód wtedy. No i jak sprzątam na przykład mieszkanie, to zawsze sobie naprawdę bardzo głośną muzykę puszczam, bo też dużo przyjemniej się sprząta przy muzyce, więc jeżeli nie lubicie sprzątać, to odpalcie sobie po prostu dosyć głośną muzę, a może wam się zachce, bo mnie to zawsze jakoś tak bardziej, nie wiem, mobilizuje, może po prostu przyjemniej jest. 20. pytanie. Gdzie idziesz, gdy jesteś smutna? Gdzie idę? Nie wiem. Wiecie co? To, co mi chyba najbardziej poprawia humor i co sprawia, że mogę się oderwać w ogóle od wszystkich problemów, po prostu od myślenia o czymkolwiek, to jest po prostu konie, jazda konna, przebywanie z koni. Ja wtedy nie myślę o niczym innym, tylko właśnie skupiam się na obcowaniu z końmi, więc jak jestem smutna, to chyba najbardziej by mi poprawiło po prostu wsiąść się na konia, pojechanie w las, na gazelachu i tyle. A jeżeli nie widziałyście czy mojego filmu z gazelachem, bo owszem jest film z koniem na moim kanale, to też podlinkuję wam na dole, albo gdzieś tutaj się pojawi może jakiś odnośnik, bo ja uwielbiam ten film, powiem wam, kocham po prostu, no, jestem koniem moim ukochanym. Kolejne pytanie, 21. Boże, jaki długi będzie ten film. Jak długo zajmuje ci prysznic? No, zazwyczaj jest to bite pół godziny. Ja zawsze się kąpię wieczorami, rano nie cierpię, chyba że nie mam nic do zrobienia tak jak dzisiaj, bo przed chwilą wysuszyłam włosy, dlatego one wyglądają teraz beznadziejnie, bo są dopiero po suszeniu i są takie, wiecie, jak pudel. No, ale generalnie prysznic czy wanna to jest tak, no nie wiem, minimum 20 do 30 minut u mnie. Jak długo zajmuje ci przygotowanie się rano? Tak, jeżeli chodzi o takie wyjście po prostu rano do pracy, to ja się zazwyczaj nie maluję, tak jak powiedziałam, że kąpię się wieczorami, więc po prostu ubieram się, nie wiem, myję zęby, kota karmię i wszystko zajmuje mi 20 minut w sumie. Bez żadnego makijażu, bez niczego, bez prasowania ciuchów i tak dalej. Więc no, tyle się ogarnia mniej więcej. Czy kiedykolwiek brałaś udział w bójce? Nie, na szczęście nie, raczej nie jestem osobą, która by chciała się bić. Bardziej bić na słowa mogę, ale nie, fizycznie na szczęście nie. 24. Co cię kręci, co ci się podoba u chłopaków? Czy tak, mój typ faceta to jest blondyn, najlepiej z niebieskimi oczami. Może być ciemny blondyn, obojętnie, nie wiem dlaczego po prostu mój mózg sobie tak zakodował, że mi się blondyni podobają. Chociaż nie tylko, ale tak najbardziej mnie właśnie ciągnie w stosunku, znaczy do takich facetów i mój facet na szczęście też jest blondynem z niebieskimi oczami.
Więc tak, to jest mój typ, a no, jeżeli chodzi o to, o charakter, no to już powiedziałam wcześniej. Kolejne pytanie, co ci się nie podoba u facetów? Co mi się nie podoba? No tak jak wspomniałam, zazdrość. Nie cierpię facetów zazdrosnych. Zazwyczaj ta zazdrość wynika z braku pewności siebie i z kompleksów. I no nie cierpię tego, to działa na mnie jak płachta na byka. Nie lubię też przesadnego ego u facetów. Facet myśli, że jest zajebisty, a wcale tak nie jest, więc też tego nienawidzę. Więc tak, te dwie rzeczy mi przechodzą na myśl tak spontanicznie. 26. Powód, dla którego dołączyłaś do YouTube. No, powód jest taki, że uwielbiam gadać o kosmetykach, ogólnie uwielbiam gadać, tak jak wiecie zapewne, i dużo dziewczyn z mojego bloga Spingera namawiało mnie właśnie, żebym zaczęła nagrywać filmy, więc wszystko chyba zaczęło się właśnie od bloga. No a tak mi się to spodobało, że jestem już na YouTubie prawie 3 lata. Natomiast mój blog ostatnio bardzo kuleje, dawno nie pisałam, bo po prostu już nie mam czasu prowadzić aktywnie jednego i drugiego, a w międzyczasie jeszcze pracować na pełen etat. No ale to tak, to był taki główny powód. 27. Czego się boisz? Boję się, tak poważnie to się boję, śmierci i choroby moich najbliższych. Nawet nie moich samej, tylko właśnie mojej rodziny i ogólnie moich najbliższych. To mnie najbardziej napawa strachem, nic innego mi raczej do głowy nie przychodzi. 28. Kiedy ostatnio płakałaś? Nie wiem. Powiem wam, że ja nie jestem jakoś specjalnie płaczliwą osobą. Nie jestem w stanie nawet sobie przypomnieć, na szczęście. Raczej płaczę ze złości. To najczęściej mogę powiedzieć, że płaczę ze złości, ale to też nie zdarza mi się na szczęście często. No więc mam nadzieję, że to zostanie, że nie będę miała powodów do płaczu przede wszystkim. 29. Kiedy ostatnio powiedziałaś, że kogoś kochasz? Wczoraj, jak się żegnałam z moim facetem, który mnie odwoził na pociąg do Warszawy. 30. Co oznacza twój YouTube username, czyli mój nick? Co oznacza kokosowa tęcza? Kokosowa się wzięła od nazwy mojego bloga właśnie, kokosowapinger.pl. A w ogóle nazwa kokosowa się wzięła od tego, że miałam taki okres, że po prostu non-stop smarowałam się takim balsamem z ziaj, mleczko kokosowe, które świetnie pachnie, bardzo fajne w ogóle nawilżające mleczko. I bardzo, bardzo pachniałam tym mleczkiem i właśnie ludzie zwracają na to uwagę. Więc stąd się wzięła kokosowa, natomiast sam nick, który bardziej do mnie pasuje, to jest tęcza, bo ja uwielbiam kolory i ubrania, i makijażu, i w ogóle wszystkiego, więc tak. No i później jak musiałam wybrać nick na YouTubie, to wybrałam właśnie adres bloga kokosowa plus nick tęcza i wyszło takie zestawienie, o. 31. Ostatnio przeczytana książka. No, muszę wam powiedzieć, że to była ta książka, którą pokazywałam w ulubieńcach niekosmetycznych, czyli Pancerne serce John Nesbo. Od tamtego czasu po prostu nie miałam jakoś czasu sięgnąć po książkę. Znaczy, zaczęłam czytać część w ogóle pierwszą sagi John Nesbo. Nie pamiętam tytułu. Człowiek nietoperz? Nie pamiętam dokładnie. Zaczęłam czytać, ale po prostu nie skończyłam. A teraz na wyjazd wzięłam sobie jeszcze książkę do przeczytania Wilk z Wall Street, właśnie, którą napisał Jordan Belfort, czyli właśnie ten prawdziwy bohater no, filmu o tym tytule. Więc dam wam koniecznie znać, czy jest warta przeczytania. 33. Co ostatnio oglądałaś? No tak jak powiedziałam, że ostatnio oglądałam właśnie Bękarty Wojny. Jeżeli ktoś z was nie widział, to ja polecam, po prostu świetny film, uwielbiam. 34. Ostatnia osoba, z którą rozmawiałaś? Moja rodzina, która jest tam w dużym pokoju. Jeżeli słyszycie gdzieś w tle telewizor, no to niestety nic nie poradzę, nie każę im wyłączać telewizora, bo mnie zhajtują od razu. Więc nie pamiętam dokładnie z kim, ale nie wiem, czy z tatą, czy z mamą, czy z bratem, no. 35. Relacja między tobą a osobą, której ostatnio wysłałaś SMS-a? Jezu, jakie pytanie! Komu ja ostatnio wysłałam SMS-a?
ostatniego SMS-a to chyba mojemu bratu wysyłałam wczoraj, jak jechałam pociągiem. Więc no, relacja z moim bratem jest spoko. Lubimy razem spędzać wieczory i tak dalej, włóczyć się po mieście, chodzić do znajomych i tak dalej, więc jest okej z moim bratem teraz. 36. Ulubiona potrawa. Ja generalnie lubię kuchnię polską najbardziej. I teraz jadłam na przykład pyzy w wykonaniu mojej babci, w ogóle rewelacja. Uwielbiam też sushi, o czym kiedyś mówiłam, więc sushi plus takie potrawy polskie, typu na przykład kopytka, pierogi ruskie, po prostu uwielbiam. 37. Miejsce, które chcesz odwiedzić. No, w tym momencie chciałabym odwiedzić moją działkę, jeżeli przestanie łaskawie padać deszcz. Ale no dzisiaj to się na pewno nie uda, mam nadzieję, że jutro. Ale miejsce, które tak najbardziej bym chciała odwiedzić, taki top of the top z moich marzeń, to jest Polinezja Francuska, czyli wyspa na przykład Bora Bora. To jest takie moje marzenie, które ja jestem pewna, że kiedyś to marzenie się spełni, może nawet za, nie wiem, za 20 lat, ale kiedyś po prostu będę dążyć do tego, żeby tam pojechać. To jest moje marzenie już od bardzo dawna. Ja uwielbiam klimaty z turkusowym, przeźroczystym morzem, z białym piaskiem, wille na balach idące do morza, po prostu no coś po prostu rewelacyjnego. Uwielbiam sobie oglądać raz na jakiś czas taki filmik, który jest prezentacja hotelu, właściwie takiego całego resortu, właśnie Sandives Bora Bora. Też podlinkuję wam ten filmik, po prostu no raj na ziemi, dosłownie raj na ziemi. Ja tam kiedyś pojadę, mówię wam, naprawdę. I zrobię vloga, nawet za 20 lat. No, 38. Ostatnie miejsce, w którym byłaś, ale no nie wiem, ale co, byłam w łazience. Nie, a tak poza domem, no to, to byłam w Łodzi i na Dworcu Centralnym w Warszawie. Nigdzie jakoś się nie włączyłam specjalnie, a wcześniej jeszcze na Piotrkowskiej w Łodzi. 39. Czy ktoś ci się teraz podoba? Mój facet mi się podoba teraz. No, takie strasznie trochę może infantylne te pytania, no ale dobra. 40. Ostatni raz, kiedy kogoś pocałowałaś. No wczoraj też, jak się żegnałam z moim facetem właśnie przed wsiąściem do pociągu. 41. Kiedy ostatnio ktoś cię obraził? Nie wiem, wiecie co, ja nie jestem osobą konfliktową, jakby nie lubię sobie robić wrogów. Chociaż z drugiej strony jestem bardzo szczera i jak ktoś jakby coś mi przeszkadza, to ja to mówię głośno. Nawet jeżeli inni nie mówią, to ja to mówię głośno. Natomiast naprawdę nie pamiętam, kiedy mnie ostatnio ktoś obraził, bo mi to wylatuje jednym uchem, a wylatuje drugim. Naprawdę nie przejmuję się takimi rzeczami, więc naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć. 42. Ulubiony słodki smak. Boże, wszystko co słodkie jest dla mnie dobre. Ale, Boże, słodki smak. Nie wiem, coś z czekoladą związanego. Uwielbiam generalnie słodycze i jem dużo. Chociaż dzisiaj, kurczę, nic nie jadłam słodkiego. Boże. Niemożliwe, jest godzina 19, a nie jadłam dzisiaj nic słodkiego, muszę sobie jakąś herbatę słodką zrobić. Nie wiem, może powiedzmy, że coś z czekoladą. Nie mam chyba jakiegoś jednego słodycza, którego lubię. 43. Na jakich instrumentach umiesz grać? Na flecie prostym umiem grać wiele kolęd, a to jest jedyny instrument, który mam w stanie opanować. Jakoś chyba talentu takiego specjalnie muzycznego nie mam, chociaż kiedyś bardzo chciałam spróbować gry na perkusji, znaczy w sumie to nadal chcę, więc może nie wiem, czy kiedykolwiek się uda na perkusji spróbować, ale to tylko tak, wiecie, eksperyment. 44. Ulubiona część biżuterii. Znaczy tak, biżuteria, którą zawsze noszę, której nie zmieniam, to są dwa pierścionki, oba są z opalem i oba są przywiezione, nie, przepraszam, jeden jest przywieziony z Grecji, a jeden z Turcji, ten z Zakynthos, a ten z Turcji Egejskiej z Bodrum. Tutaj wam jeszcze może przybliżę, tak one wyglądają, już na pewno mogłyście je podejrzeć na moich filmach. Mniej więcej. Natomiast ja nie noszę żadnych innych pierścionków, jakichś pierścionków, wiecie, z sieciówek czy coś takich ozdobnych, po prostu nie lubię. Jeżeli coś zakładam z biżuterii, to zazwyczaj są kolczyki po prostu. Lubię takie długie, naprawdę takie, wiecie, aż dotąd jak mi się dyndają, dla mnie jest okej, więc
no, moje dwa pierścionki plus ewentualnie kolczyki. 45. Ostatnio uprawiany sport. Ostatnio to robiłam brzuszki, ale to nie wiem, czy się zalicza do sportu. No, ale mogę powiedzieć, że jazda konna w zeszły weekend. Byłam dwa razy, znaczy w święta po prostu dwa razy mi się udało na gazellachu być w terenie, więc to jest w ogóle mój sport numer... Nie, przepraszam, jeszcze jazda na rowerze przecież. Jeżdżę codziennie teraz na rowerze, więc to mogę powiedzieć na pewno, ale mój ulubiony sport to jest jazda konna, już mówiłam 100 razy o tym, więc kocham. A będę robić, mam nadzieję, niedługo bloga o mojej przygodzie z jazdą konną, więc jeżeli was ten temat interesuje, to czekajcie na ten film, mam nadzieję, że mi się uda jakoś nagrać, zebrać się w końcu, żeby go nagrać, bo mam dużo do powiedzenia, jeżeli chciałybyście posłuchać. Zbliżamy się do końca. 46. Jaką piosenkę ostatni raz śpiewałaś? Boże... Ostatnio to mi facet zwrócił uwagę, że zupełnie nieświadomie śpiewałam piosenkę Lady Gagi Venus, którą ostatnio słuchałam. Bardzo fajna piosenka, polecam, z nowej płyty. Więc ją. 46. Ulubiony tekst na podryw. Boże, jakie pytanie. Nie mam ulubionego tekstu na podryw i w ogóle nie lubię tekstów na podryw, bo uważam, że są tanie i mało oryginalne, więc nic. 48. Czy kiedykolwiek użyłaś tego tekstu? Co? O co chodzi w ogóle? Nie, nie użyłam. 49. Z kim ostatnio przebywałaś w wolnym czasie? No, z moim bratem i z moim tatą. Wczoraj właśnie wieczorem właśnie oglądaliśmy film i tam w ogóle siedzieliśmy do godziny 4:30. No i 50. Kto powinien odpowiedzieć na te pytania? Wszystkie vlogerki, które nie robiły tego filmu, nie wiem kto robił, kto nie robił, bo ten tak chyba już dosyć długo chodzi po YouTubie. Jeżeli Karolina ze stylizacji nie robiła tego filmu, to ją taguję. Nie wiem kto jeszcze mógł nie robić tego. Może Hania Digital Girl by chciała zrobić też ten tag. Generalnie każda osoba, która nagrywa, która nie robiła i chciałaby zrobić, to proszę bardzo, chętnie posłucham, pooglądam waszych odpowiedzi. Tak więc to było na tyle, troszeczkę długo wyszło, no ale jak na 50 pytań to w sumie chyba nie jest tak źle. Mam nadzieję, że nie było bardzo nudno, że coś się ciekawego o mnie dowiedziałyście. Zachęcam koniecznie. Dajcie koniecznie kciuka w górę, jeżeli się podobało. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli tego nie zrobiłyście. Oraz do zajrzenia na mojego Facebooka oraz Instagram, jeżeli chcecie, wiecie, być trochę bliżej mnie. No i to by było na tyle. Do zobaczenia. Pa, pa.